Dotarliśmy już do końca naszej przygody pod tytułem Ostrzenie narzędzi ręcznych. To już ostatni film z tej serii. Teraz już tylko pozostaje mi na sam koniec wspomnieć jeszcze o jednej kluczowej kwestii, a mianowicie o zabezpieczeniu Waszych narzędzi przed korozją. Jak już je naostrzyliście, to teraz warto zadbać, aby nie wyglądały właśnie tak. Tak trafiły do nas kiedyś narzędzia zareklamowane przez klienta, który sądził, że są wykonane ze stali nierdzewnej i powinny tej korozji być odporne na korozję. No otóż nie są. Jeżeli sami o to nie zadbacie, to te narzędzia prędzej czy później pokryją się rdzą. Dlatego warto na to szczególnie zwrócić uwagę w przypadku ostrzenia na kamieniach wodnych. W tym przypadku narzędzia zawsze trzeba dokładnie osuszyć i następnie nanieść na nie warstwę oleju. Możecie też ostrząc na kamieniach olejowych, wybierać od razu oleje, które też doskonale zabezpieczają metal, nie tylko służą do ostrzenia. Oczywiście każdy olej w jakiś sposób zabezpieczy metal, ale te dodatkowo jeszcze będą właśnie pielęgnowały tą stal. Takie oleje to oleje kameliowe, ten taki najbardziej popularny olej z nasion, olej z liści, olej z nasion, ten z liści do ostrzenia i do konserwacji metalu, ten z nasion do konserwacji metalu i drewna, czyli jednocześnie można na przykład nanieść na rękojeść taki olej. Olej balistol również do konserwacji drewna, konserwacji metalu, konserwacji skóry, antybakteryjny, więc jeszcze jedno zastosowanie. Te trzy oleje również dopuszczone do kontaktu z żywnością, więc jeżeli takie zastosowanie Was interesuje, to również takie oleje posiadamy. Możecie łatwo to wybrać w naszym sklepie poprzez odpowiednie filtry. Tam wybieracie, do czego olej ma być zastosowany, a już wyniki konkretnych olejów pokażą się poniżej. I taki olej, jeśli już go wybraliśmy, warto w ten sposób przygotować, że mamy taką ściereczkę, którą trzymamy gdzieś tam w jakimś pudełku. Zawsze nanosimy już wtedy niewielką ilość na ścierkę, bo ona już jest prawie nasączona cała tym olejem. Przecieramy narzędzie i tak naprawdę jest gotowe do pracy. Zabezpieczone, błyszczące, mega ostre. Cała przyjemność już takim narzędziem pracować.